Nie, no zepsute to jest ty. Że co, że niby 0,3? Jeszcze raz. Nie, bo to jest stary alkomat. On ma kurwa chyba z 5 lat. Dużo ludzi... No nie udowodniłem ty. Ale byku, ja jestem trzeźwy, uwierz mi. Kto w ogóle wpadł na ten pomysł, że ja najebany nagrywam? Jeszcze raz. Bo może dmuchałem, jak byłem pijany i osadził się, wiesz? Udowodnię wam, że jestem trzeźwy. Widzisz? Spada. Nie chce mi się ostrzyć, no. O. Jestem trzeźwy. Zresztą to jest stary alkomat. Słuchajcie, ja wiem, że dużo ludzi może myśleć, że jestem pijany, bo jeżeli poruszam takie tematy i mówię o takich personach, to muszę być pijany. No bo komu normalnemu chce się analizować takich ludzi? No i słuchajcie, wrócił na salony. Osobnik, o którym warto rozmawiać po porterze, przynajmniej. Jakub Czarodziej. Jacob Wizard. Sama ksywa, znaczy nie ma nazwisko Czarodziej, ale już samo jego, ten stage name, jak to się mówi, jego imię artystyczne, Czarodziej, może być już problematyczne. O, sterownik mi się instaluje do karty graficznej. Nawet szczerze wam przyznam, że zapomniałem o jego istnieniu, a jest to dostawca złotego kontentu. Nawet nie wiedziałem, że ten delikwent jest autorem 5 książek. Oczywiście książek typu Ale to robi śmietnik z mózgu. Mam nadzieję, że mniej więcej wiesz, kim jest Jacob Czarodziej, bo nie chce mi się przedstawiać jego całej persony, choć jest to bardzo proste. Jakub Czarodziej to przedstawiciel bardzo dziwnego zawodu, zawodu coachingowego, a la trener życia, a la psycholog, ale nie psycholog, motywator. Typ, który mówi tobie oczywiste rzeczy, jak no, żebyś miał pieniądze, musisz pracować ciężko, wstawać rano, mieć czysty umysł, jeść zdrowo i takie, wiecie, banialuki. I on bierze za to pieniądze i są ludzie, którzy mu za to płacą. No, ale to musi być bardzo dziwne, że na przykład spotykasz osobę, kumpla, nie? Albo koleżanka i mówi, słuchajcie, no zapisałem się na kurs, bo chcę polepszyć swoje życie. A kurs czego? Maszyn CNG? Kurs językowy? Może robisz wyższą kategorię, czy tam inną kategorię prawa jazdy? Czy jakiś inny kurs? No zapisałem się na kurs do Jakuba Czarodzieja. A co, będziesz miecze połykać? Będziesz... Iluzjonista to jeszcze jest jakiś zawód. Choć nie znałem ciebie od tej strony, że lubisz publiczne wystąpienia. Nigdy nie widziałem ciebie, żebyś robił coś na Starym Mieście i nagle chcesz połykać miecze lub, nie wiem, udawać, że znika ci ręka? Nie, nie, Jakub Czarodziej, on uczy, jak zarabiać, jak być milionerem. On nastawia mindset. Oni są niby takimi ludźmi, jak, wiesz, masz fortepian. I musisz go nastroić. Nie każdy potrafi nastroić fortepian, nawet jak ktoś gra. Oczywiście jak grasz, to wypadałoby, żeby się nauczyć. No ale nie każdy, nie jest to wymagane, żeby wiedzieć, jak nastroić fortepian, żeby dobrze grać. No i Jakub Czarodziej to też taki człowiek, który rzekomo ma nastroić twój mózg. Tylko, że nie. Ale okej, okay. To jest pokrótce opis, mój opis Jakuba Wizarda. Czarodzieja, który nie jest czarodziejem. Jest takim czarodziejem jak ci, co czarują garnki na wakacjach. Słuchaj, chcesz pojechać do Włoch za 200 euro? Nie ma problemu, ale musisz co drugi dzień 13 godzin siedzieć z nami i słuchać cudownych opowieści o garnkach. Wypadałoby też, żeby się kupił, bo będziemy bardzo źli na ciebie. I słuchajcie, moi mili, Jacob Wizard, czyli Jakub Czarodziej, pojawił się ostatnio... No też kontrowersyjnego podcastera, jakim jest żurnalist. Dla przypomnienia, Jakub Czarodziej miał dość sporo problemów przez film o Ukraińcach. Krzysztof Stanowski jeszcze jak był w kanale sportowym, przedrylował go chyba przez godzinę. Strasznie go tutaj, kurwa, poskładał. Chłop nagrał film o Ukraińcach. Że na przykład w Warszawie jest pełno flag ukraińskich. No i Stanowski to weryfikował. Pojechał na przykład do Centralnej Biblioteki Banku Narodowego, gdzie było 8 flag polskich i gdzieś tam dole jedna ukraińska, o rzekomych Ukraińcach mieszkających w bardzo drogich apartamentach. I wiecie, jeżeli mówi się takie rzeczy, no to warto przytoczyć dowody. Wiecie, są dowody pod postacią drogich ukraińskich samochodów. Obrzydliwie drogich.
Ale bawi mnie też, że ludzie cały czas są w szoku, że na wojnach przejebani mają biedni, a bogaci zawsze sobie jakoś poradzą. No i Jakub Czarodziej zastosował typowy myk, bo upublikował ten film o Ukraińcach na Facebooku, a nie oszukujmy się. Poziom intelektualny obywateli Facebooka jest dość niski. Poziom manipulacji, fake newsów i propagandy, głównie chińsko-rosyjskiej, jest tam olbrzymi i ludzie łykają tam jak pelikany wszystko, nawet najbardziej nonsensowne teorie. Lub armię botów piszą w komentarzach, że to prawda, licząc na to, że jakiś 60-letni Zbigniew z wąsem po dwóch Tatrach uwierzy w to, bo on chce w to wierzyć. I tak samo było właśnie z filmem o Ukraińcach. Nagrał go specjalnie, bo wiedział, że na Facebooku stanie się to wiralem i wiele ludzi będzie temu przyklepywać. No i o dziwo, Jakub Czarodziej został, jak to się mówi po amerykańskiemu, skancelowany. Potracił współpracę, ludzie się od niego odwrócili. I słuchajcie, to będą tylko dwie rolki. No bo słuchaj, sam rozmowę u żarnisty, bo wiecie, sam podcast trwa 3 godziny. No a mój mózg jest śmietnikiem, no ale nie aż takim, żeby 3 godziny słuchać Jakuba Wizarda. Więc odpalimy sobie dwie rolki, bo są wybitne. Bo pokazują, jak smutnym trzeba być człowiekiem lub zagubionym, żeby być fanem Jakuba Wizarda, kupić jego książkę i zastosować się do jego rad, bo sam ma psychę z papieru. Pierwsza rolka to jest, jak bardzo ucierpiałeś finansowo po swoim filmie. Jak bardzo ucierpiałeś finansowo po swoim filmie na temat Ukraińców? Wyczyścili mnie do zera. Pytałeś, kiedy zbankrutowałem ostatnio. Mm-hmm. Kiedy ostatni raz nie miałeś pieniędzy? Tak, no to wtedy. Miałem kontrakt z pewną firmą, gdzie musiałem im spoty reklamowe robić. I one były dość wymagające. I mówię, okej. To ile ja dostanę za to pieniędzy, plus sprzęt i jeszcze to, co musiałem ja kupić, bo oczywiście ileś sprzętu miałem swojego. I ty wiesz, tu inwestujesz, tu i nagle wszyscy. My musimy na razie przerwać współpracę. Zobowiązania zapierają, klienci się burzą, ci przerywają, ci pauzują, nie masz jak zarabiać. I ja też fizycznie nie mam jak zarabiać, bo wtedy mój tata jest w szpitalu. Ja na moim Instagramie mam taki jakby profil do donate'ów. Ja powiedziałem wprost, słuchajcie, ja nie dam rady już, upadłem, jestem na dnie, tata cierpi, ja chcę mu pomóc, nie jestem w stanie, czy wy jesteście mi, kurwa, chociaż raz w stanie pomóc. Bo tak chuj, że to się w pale nie mieści. A zobowiązania, tu, ja mówię, wy mi pomóżcie, bo jest tragedia. Pomijam tą koszulkę z napisem dystans, ale słuchajcie, to jest bardzo taki modus operandi polskich celebrytów i tym podobnych ludzi, którzy coś odpierdolą, tak jak kurdy, szatan, inni, że pierdolną coś, powiedzą coś kontrowersyjnego. Tu w tym przypadku było szczucie na grupę, tak, na narodowość, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów. On, jak to mówił, on tylko opowiada, więc różne opowiadania można napisać, tak? To nie miało żadnej wartości, bo nie było dowodów przedstawionych w tym, co on mówi. I gdy dostaniesz po dupie, tak? Bo pojechałeś za bardzo, robisz wtedy z siebie ofiarę. Ofiarę hejtu. W tym przypadku sam powodował nienawiść w komentarzach, nie przedstawiając dowodów. Trzeba to powtarzać, bo zaraz ktoś napisze, no ale wiesz, no ja się spotkałem z takim Ukrem i on nie płacił i coś tam. No dobra, no to dowód, jakiś pokaz. Wiesz, ja też byłem w Niemczech. 8 osób. I 2 osoby to był Polak, pijak i złodziej. No ale 6 była dobra, ale ta 2 wpisywała się w stereotypy. Naprawdę, byku, oni tak krali, że to jest po prostu chuj. Raz siedzieliśmy z ziomkami, to wbił z radiem samochodowym, które ukradł z tego, z Media Expert i się pytał, czy chcemy kupić. A potem wyjebał litra wody i poszedł spać. Taki ziomek. Czy to świadczy o wszystkich Polakach na zagranicą, że są pijakami i złodziejami? No nie. I musisz też mi uwierzyć na słowo, bo ja nie mam dowodu tego. Nie nagrałem go wtedy. Więc nie będę nagrywać filmiku o Polakach za granicą. Ale tu jest sam fakt, że ziomek jest a la coachem. Tak? On napisał książki. On napisał książki. Czekajcie. Jakub Czarodziej jest autorem 5 książek. Magia działania. Zawalcz o swoje. Magia zmiany. Przekrocz własne granice. Kochaj dobrze, relacje damsko-męskie, magia planowania, 12 kroków do zmiany, pracuj mądrze. I wydaje mi się, że w jego książkach nie ma napisane, gdy stracisz pracę,
Gdy stracisz źródła finansowania, poproś bliskie ci osoby o wysyłanie ci donate'ów. Załóż konto na Tipli i powysyłaj linki do wszystkich osób, które znasz, albo nawet i nie znasz, aby chociaż raz ci kurwa pomogli. Cytując Jakuba Wizarda, chłop został poddany testowi, żeby udowodnić swoim widzom, przyszłym klientom, obecnym klientom, byłym klientom, że zobaczcie, wdrożyłem swoje zasady, nauki, które wam przekazywałem w swoje życie, bo sam miałem problem. Nie, użalał się nad sobą. Duma nie pozwalała mu pójść na magazyn, czy gdzie, nawet gdzie, przecież on reklamy niby robił, tak? No to mógł po prostu zmienić nazwę firmy, zatrudnić jakiegoś innego łebka, żeby robił to, co on mu powie. McDonald's rzekomo w Rosji sprzedaje dalej swoje burgery pod inną nazwą i rzekomo to nie my. Mógł zrobić to samo. Kolejna rolka jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, bo też jest w temacie Ukraińców. Tego filmiku słowetnego. Idźmy do meritum. Żałujesz tego filmu? Wiesz co, mimo wszystko nadal powiedziałem tam to słowo, przysłowie, powiedzenie, to jedno przysłowie. Mhm. Jeżeli przygarniesz psa do domu, zaczynasz go karmić, dajesz mu dach nad głową i ten pies gryzie rękę, która go karmi, to ten pies jest do odstrzału. Wyciągnięte, wyrwane z kontekstu. Nie powinienem, słuchaj, mi chodziło tylko i wyłącznie o to, że po prostu bardzo niedoceniana jest Polska dobroć, to, że pomaganie, nic więcej. A zrobione, że ja ludziom każę kurwa szczerość do siebie. Ja już nie chcę się bawić, wiesz, to na tej zasadzie ja już wychodzę. Ja już nie chcę mi się z wami bawić. No dobrze, ale przecież wiesz trochę, jak działają media. Ale nie wiedziałem, że aż tak. No to dlatego pytam się teraz, czy żałujesz, że wiesz, no bo... Nie, bo ja ci coś powiem, oprócz afery. Bo to jest też druga część medalu, no. No masa osób mi przyznaje rację i do tej pory ludzie mówią, żeś dobrze to powiedział, rany, no kurwa, no bądźmy dorośli. To zapytam cię inaczej, nie, czy żałujesz? Czy było warto? To na pewno nie było warto. Chłop jest fan, jest so funny, jest super śmieszny, chłop jest niesamowity. Chłop porównał grupę, narodowość, grupę ludzi do psów, tak? I używa klasycznego argumentu, jeżeli powiesz coś kontrowersyjnego, bardzo kontrowersyjnego. Mówisz, wyrwane z kontekstu. Cytujesz słowa słynnego akwarelisty z Austrii. Słowo słowo. A potem mówisz, nie, to zostało wyrwane z kontekstu. I jak mówisz, że słuchajcie, jeżeli pies gryzie rękę, która go karmi, to taki pies nadaje się do odstrzału. I mówił to w kontekście ludzi z naszej wschodniej granicy, którzy uciekli przed wojną lub nie uciekli przed wojną, wykorzystali wojnę, żeby zawinąć się ze swojego kraju. Tak? Porównuje ich do psów i dodatkowo mówi, żeby ich zastrzelić. I tak to wiele ludzi zrozumiało. No, prosty przekaz, tak? Nie wiedziałem, że mamy do czynienia z jakimś poetą czy z myślicielem, który on ma do przekazania więcej w tych słowach niż nam się wydaje. I że wyrywacie to z kontekstu. No ale co? Cała wypowiedź była w jednym kontekście. Nie była wielowątkowa. Chłop mówił tylko o Ukraińcach. Więc jak można było wyrwać coś z kontekstu? I to jest najlepsze w tego typu ludziach. Że nie powiedzą, przepraszam, żałuję. Pocisnąłem za bardzo. Zrobiłem to pod publikę, bo wiedziałem, że będą kliki. Bardzo tego żałuję i więcej tego nie zrobię. Nie, wyjebane. Jakbym mógł, to by nagrał jeszcze raz. I wiecie, najlepsze jest to, że ja bym się takich słów nie spodziewał. Znaczy, ja bym nie był zaszokowany, jakby te słowa powiedział Marcin Rola czy Wojtek Olszański. Tego typu ludzie. Nawet by mi to nie zszokowało, bo to jest ich styl. Tacy oni są. Ale bardzo dziwne jest to, gdy coach, tak? Trener życia nagle mówi o tematach polityczno-społecznych, o innych nacjach, nie mając do tego żadnych podstaw. Wykształcenia, wiedzy, no zainteresowania, bo wchodzisz do niego na profil, cały czas mówi, jak akceptować siebie, jak ciężko pracować, jak robić to tamto, a nagle masz o Ukraińcach. Tak?
raz taką sytuację, że ktoś naprawdę już przeginał pałę do tego stopnia, że wypisał na przykład do mojej mamy czy do siostry już takie naprawdę niebezpieczne rzeczy. No ale co można wypisywać na temat ale twojej działalności? Chodzi o to, że za to, co twój brat, coś tam, to przyjadę tu i cię kurwa zrobię to i to. No dobra, ale hejterem był dlatego na przykład, bo dziewczyna go rzuciła z twojego powodu? Doskonale nie mam wiedzieć. No nie wiem, no już złapałeś ich na koniec. Jak obdzierałeś ich ze skóry, co mówili? Ja ci powiem wprost, tak naprawdę stukłem jednego bardzo solidnie, ale naprawdę dużo mi wyrządził szkody. A jak ci wyrządził dużo szkody? No na przykład obsłał samochód. Pobiłeś swojego hejtera. A co się stało dalej? Znaczy inaczej. Groził ci później policją? Słuchaj, groził ci publikacją w mediach? Ja ci coś wytłumaczę. Jeżeli stajesz przed człowiekiem i zadajesz mu pytanie, chłopie, co ja ci zrobiłem? I on nie jest w stanie nic powiedzieć oprócz wezwisk, to dla ciebie to jest normalna osoba? Nie jest. Co robisz? Idę dalej. Ja nie poszedłem, bo mi mój temperament wrodzony nie pozwolił. O, też ciekawy cytat. Czyli ciekawe, czy zawarto w swoich książkach. Kiedy twój przeciwnik biznesowy stosuje dziwne zachowania na pograniczu chamstwa, bezczelności, możesz mu najebać. Czy właśnie przemoc, nawet w tak skrajnych sytuacjach, nie jest oznaką słabości? Bo jako społeczeństwo w końcu się umówiliśmy, że od tego jest policajen and sąd. I papuga, której trzeba zapłacić kilka koła, żeby po 6 latach ktoś usłyszał wyrok bardzo często uniewinniający lub śmiesznie niski. Ale umówiliśmy się na to. Więc lanie hejterów po ryju jest trochę śmieszne. Bo on też się wtedy tym żywi. Tak mi się wydaje, że dostaje to. O, zobacz, sprowokowałem cię. A i tym bardziej może nakręcać go na jeszcze większy hejt. Żeby bardziej docisnąć Jakuba Czarodzieja. Zobaczcie, on mnie pobił. Koniec tej analizy potężnego Jakuba Wizarda wrócił i liczymy na większą dawkę złotych myśli. Ciekawe, ile kosztują jego książki. Najnowsza to jest Pracuj Mądrze. Od 14... Jak książka 14 złotych? Poczekajcie. Jakub Wizard przydaje książkę. 272 strony za 14 złotych. Ale to jest jako e-book? Nie, papierowe. Ocenę ma 3,3, to słabo. Dobra, przydam tylko opis i znikamy. Poznaj swoje naturalne predyspozycje oraz mocne strony. Sprawdź, że praca stanie się przyjemnością i będzie przynosiła wymierne korzyści. Jeśli kochasz to, co robisz, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Aha. Zmień swoje życie na lepsze i osiągnij sukces. Męczy cię praca na etacie? O kurwa, ty jak MLL. Ty zarabiaj dzięki Wi-Fi. Być może nie jesteś stworzony do tego, by mieć nad sobą szefa. Prowadzisz własny biznes? Nie możesz spać w nocy i każdego ranka zrywa się przerażony z łóżka? Kto wie, może stabilniejsza praca... Ty, ale to pisze typ, który jak miał kurwa kryzys, że tak powiem, biznesowy, to prosił o donaty. Masz duszę artysty, dusi cię biurowy gorset, a sztywne godziny pracy i papierologia nużą? Zastanów się. Wyobrażacie sobie, jakby wyglądał świat, w którym ludzie nie wykonują pewnych zawodów, jak papierologia, sztywne godziny pracy? Prawdopodobnie nie mógłbym wyjść w domu, bo byłbym zalany przez własne śmieci. Rury byłyby już dawno zardzewiałe i moje gówno wylewałoby się na podłogę. Nie mógłbym nic kupić w sklepie, no bo nikt by nie pracował na kasach. A kto by przywoził towar? Bo wszyscy by siedzieli w domach i zarabiali biznes online pieniądze. No utopia, dobra. Dziękuję za uwagę i na razie.